Ja jestem dziecko, że tak się wyrażę, telekomunikacyjne. Moi rodzice pracowali w telekomunikacji polskiej przez 40 lat. Pracowali, słuchajcie, na stacji wzmacniakowej rozmów telefonicznych w Rawie Mazowieckiej. 0,7 hektara ogrodzonego, budynek, połowa mieszkanie, połowa stacja telefoniczna. W latach 60. lampowa, w 70. tranzystorowa, później mikroprocesory. Słuchajcie, teren strzeżony, nikt nie mógł tam wejść. Kable ołowiane, wpompowane z sprężarka powietrza, więc znam telekomunikację jeszcze z innej strony. Ale dlatego też jak słyszę, gdzieś tam blisko te rzeczy telefoniczne mi się i centrale telefoniczne. Więc jak to wygląda w waszym przypadku, prawda? No bo znowu jest tak, że te call centra to jest jedna rzecz. Ci deweloperzy mają te swoje centralki, mają te swoje systemy. Czym wy tu się różnicie, jaką wy wartość dajecie dodaną? No my w zasadzie jak gdyby mamy dwie takie linie. Pierwsza to jest na stronie umieszczony call page, tak? Czyli klient zgłasza chęć, żeby do niego zadzwonić. Może nie ma na karcie, może skończy mu się ten, więc dajemy taką możliwość. No i tutaj mamy W ciągu jakiego czasu oddzwaniacie? No właśnie mamy 11 sekund, bo ostatnio mierzyliśmy przy naszej ostatniej inwestycji. Mamy 11 sekund na odzwanianie. Odbieralność jest, bo potem jeszcze jest ta call page, tak? Czyli te 11 sekund i potem mamy taką dedykowaną centralkę pod inwestycje. Jeden numer jest synchronizowany z kilkoma agentami. To nie jest jedna osoba, tylko jest, załóżmy, 7 osób, tak, które są przeszkolone z tej inwestycji, które wiedzą wszystko o tej inwestycji, jak jest wykonywana. I teraz tak, ktoś dzwoni, wyświetla się numer wszystkim 7 agentom, tak? I oni mają w głowie, że jeśli odbiorą o pół sekundy na przykład później niż inny agent, no to już nie zarobią. No bo jeśli nie odbierze, no to tu jest tylko jeden wygrany, jak w wyścigach konnych, tak? Wystarczy ułamek sekundy, wygrywa najlepszy i zgarnie całą nagrodę. Więc mają tutaj motywację, żeby cały czas po prostu czuwać, tak? Z drugiej strony mają też motywację, żeby szybko kończyć rozmowę, żeby złapać kolejnego, nie? No być może, że tak, bo jest jeszcze, no ale lepiej dopiąć jedną transakcję, znaczy my zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że trzeba po prostu dopiąć jeden temat, dobrze go dopilnować, dopracować, a dopiero można się brać za następne, więc no, ten odbierze, ale zostaje następnych 6, którzy odbiorą następne telefony. Także jest tutaj motywacja, nie ma jakiejś tam jednej pani, która jest w biurze, tak, i odbiera, jak je kanapkę, czy tam pije sobie herbatę, no to niestety nie odbierze. W przypadku tej inwestycji Shelter, to jaka jest tutaj ta odbieralność? 90%? W Shelterze mamy 97% odbieralności, czyli, ale 3% to są telefony, które były wykonane albo bardzo późno, po 22, tak, albo to był weekend, niedziela, czy jakieś święta. I wtedy były te, jak gdyby, było to odzwaniane, czyli te 3% nie jest puste, tylko po prostu były ci klienci byli odzwaniani.